Witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy i znajdujemy się oczywiście na GeForce Skinsie, gdzie będziemy otwierać oczywiście skrzyneczki. Mamy bardzo ładnego skina z poprzedniego filmu, jakim jest AWP Meduza, więc go sobie sprzedamy i dzięki temu w naszym portfelu 13 tysięcy, jest to suma bardzo duża, którą oczywiście dzisiaj wydamy na otwieranie skrzyneczek. Prosiłem was, żebyście tworzyli mi skrzynki z nazwą Croxy na GeForce Skinsie, więc trochę sobie pootwieramy skrzynek dzisiaj od widzów i przypominam oczywiście, że pod każdym filmem z GeForce Skinsa do wygrania jest jakiś skin, więc jak nie widziałeś poprzedniego filmu, to sobie zobacz i dzisiaj również wypłacimy jakiegoś skina oczywiście dla widza. Spróbujmy otworzyć skrzynkę Croxy 2 Koska. Tak mi się pierwsza rzuciła w oczy. Mamy tutaj 20% na kosę, więc otwórzmy sobie jedną na test. Zobaczmy, co nam tutaj sypnie. Przypominam oczywiście, że otwieranie skrzyneczek wiąże się oczywiście z ryzykiem straty. No tak jak ja niestety teraz wydałem 138 zł na tą skrzynkę, no i niestety straciłem. No ale zobaczmy, otworzymy jeszcze raz tą skrzynkę. I może teraz nam się poszczęści, no niestety nie, no już troszkę tutaj na minus jesteśmy, a jak machniemy 5 na raz, 690 zł, zobaczmy ile z tego uda nam się wyciągnąć, najliczyć tutaj chociaż na jeden nóż, no ale no zobacz, no, że nie zawsze się wygrywa, no tutaj niestety no gorzej być nie mogło, tak naprawdę, no spróbujmy jeszcze raz, no to jest 20%, no w końcu musi się udać i wydaje mi się, że to otwarcie będzie na pewno otwarciem, w którym dostajemy co najmniej jedną kosę, no i tak się dzieje, mamy co najmniej jedną koskę tutaj, no niestety tylko jedną, no ale spróbujmy sobie może jeszcze raz, 690 zł, jeszcze raz na takie otwarcie 5 skrzynek, zobaczymy czy teraz będzie lepiej, no. No niestety znowu tylko jedna. No dobra, to zróbmy ostatnie. Ale to już ostatnie podejście. 5 skrzyneczek. No i mamy tutaj 2 kosy, więc no sypnęło ciekawie w końcu. Jesteśmy na minus. Okej, czyli trzeba 3 trafić te kosy w jednym takim otwarciu 5 na raz, żeby wyjść na plus. No dobra, no tak jak wspomniałem, nie zawsze się na plus wychodzi. Trzeba się liczyć z oczywiście możliwym ryzykiem straty. Mamy skrzynkę 50-50. Tylko to jest skrzynka za 1127 zł. I no nie ukrywam, troszkę się boję jej otwierać. No ale okej, no zobaczmy, czy moja intuicja tutaj mnie zawiedzie, czy nie. No mamy to, stary. Trzeba dodać, że jest za 1900 zł. Czyli jest to naprawdę giga, ale to giga profit. Zaznaczymy wszystko. Sprzedamy sobie to łącznie za 3600. Tutaj jeszcze mamy kostkę, to też ją sobie sprzedamy. I teraz pytanie, czy ja chcę zaryzykować 2 otwarcia na raz? No oczywiście, że chcę. Jeżeli tutaj polecą mi 2 noże, dobra, to tego się nie spodziewałem jak coś, to jestem w totalnym szoku. Dobra, wiesz co? Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wiem, że to jest kinda crazy, to co w tym momencie zrobimy, ale mamy! I myślałem, że będą 4. Myślałem, że będą 4, ale czekaj, bo my mamy łącznie... Jesteśmy chyba na plus, nie? Czy nie? Czekaj, zaznaczymy wszystko, sprzedamy. 5600, no. Dobra. Ja tutaj igram dzisiaj z przeznaczeniem, stary. Jeżeli polecą mi 4, no... Dobra, czas chyba odpuścić tą skrzynkę. Tak mi się wydaje. Ale najpierw to sprzedajmy wszystko. No wyszliśmy na minus. No to jest właśnie to, o czym mówię, że nie zawsze się wygrywa. Ale jak ty chcesz mieć możliwość odebrania sobie darmowych środków i do tego 5% więcej do każdej twojej wpłaty, to możesz sobie użyć kodu Croxy. Logujesz się z linku zapisu bądź klikasz oczywiście tutaj kod promocyjny i wpisujesz tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x. Możesz używać dowoli tego kodu, za każdym razem 5% więcej zyskasz. No i jak jesteś nowym użytkownikiem, to oczywiście dodatkowa jakaś kasa na start. Jeśli jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, to zapraszam do oczywiście skorzystania z GeForce Skinsa. Tutaj masz oczywiście metody płatności. Jak sobie klikniesz ten plusik, masz m.in. PaySafe Cardy, masz przelewy, bliki i tak dalej, więc naprawdę dużo tych metod płatności. No i oczywiście dzienny bonus, możesz sobie codziennie tutaj zakręcić kółeczkiem i nagrody jakieś fajne zdobyć. Mamy oczywiście event jeszcze do tego, więc otworzymy sobie skrzynki czerwone, bo chyba czerwone skrzynki miały w ostatnim odcinku stratę, z tego co dobrze pamiętam. A to event działa na takiej zasadzie, że masz te 2 teamy do wyboru, ale jak jakiś team bardzo przegrywa, to możesz otworzyć tylko skrzynki tego drugiego teamu, żeby jemu pomóc, jakby wiesz, nadrobić tą stratę. Okej, sprzedamy sobie te skiny. I tutaj chyba aż tak dużej tej straty nie było. Bardzo minimalna nawet, bym powiedział. Spróbujmy jeszcze raz z tą skrzynką. No i tutaj z tego kosy, jaka poleciała. To by było... No, nieprzewidywalnie, nawet bardzo nieprzewidywalnie bym powiedział. Co ja bym tu jeszcze chciał? No ja bym chciał jeszcze otworzyć jakąś skrzynkę na pewno. No z nożem, no stary, no co ja będę ubijał bawełnę. Wydaliśmy już dużo pieniędzy. Trochę niestety straciliśmy.
No i znowu straciliśmy niestety na skrzyni Luxury Knife. Czy ona mi oddała w ogóle? Chyba raz mi oddała Damascus Steela. Tak mi się wydaje. Na poprzednim filmie. Ale nie jestem pewien, czy to z tej skrzyni, więc nie dam sobie ręki uciąć. Nawet na M9. Jakby zostawiło to moją M9. Dobra, zróbmy tak. Mamy na 5 skrzynek. Otwieramy jedno takie otwarcie. Ale stary, zostaw koniecznie łapę w górę. W tym momencie. A ja zaraz znajdę jakiegoś skina, którego będę mógł ci rozdać. Zobaczmy, 5 otwart. No musi chociaż jeden nóż lepszy polecieć. No mamy ten lepszy nóż, jest Huntsman, ale... No ale to nie jest to, no właśnie. To nie jest dalej to. Możemy to sprzedać za 4600 zł. Czy tu się opłaca ryzykować jeszcze raz 5 na raz? No pewnie nie. Pewnie nie, ale no ja jestem inny. Więc spróbujemy. No... Ten Tiger Tooth na pewno nam tu dużo nie zmieni. Tak chyba mogę powiedzieć. Jesteśmy stratni chyba z 800. Dobra, w końcu musi polecieć coś dobrego, tak? Do 3 razy sztuka, tych 5 otwarć na raz. Okej, okay. Tutaj ewidentnie los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Zrobimy jeszcze raz, ale ostatni raz to się Luxury Knife, bo ja wierzę, że w tym momencie w końcu... Okej. Okay. No to, no, no tak, no to chodźmy na kontrakty. Ostatnio kontrakt oddały, 3800 wrzucamy. Jest sztyleto, tylko co to za sztyleto będzie? Jakiś slot? I to jest rubi? 300, aha, czy to jest zwykły Doppler. No dobra, no trochę mi to plany pokrzyżowało, nie powiem, że nie. Bo mogło być lepiej. Dlatego zjadę sobie na dół i otworzę skrzynię gocza. No nie będę się skupiał tylko na skrzynkach widzów, nie? Trochę ich potwierałem, zaraz przejście sobie kilka otworzymy. Jest taki habara, patrz, ze skrzynki za 500 zł. No, i to jest profit, jaki ja oczekiwałem, stary, od tej skrzynki. Mamy 5 koła w tym momencie, dzięki temu. No ale chyba w końcu trzeba by było coś dla widza też chyba znaleźć, nie? Zdajmy na to, otwórzmy sobie skrzynkę Be Active. Co my tu mamy? No coś tam mamy, sobie otwórzmy 5 na raz. 554 zł. Kręcimy w tym momencie i dostajemy nic ciekawego. Dlatego... Sprzedajemy wszystko na bieżąco, żeby nam się to nie walało potem w ekwipunku. I jeszcze raz otwieramy 5 na raz, zobaczymy co tym razem. Coś lepszego by się tu przydało. I to jest Silk Tiger, ta łupa jest droga, tylko nie wiem czy Battleskirt też jest droga, no okej. Okay. Jak tak, no to okej, okay, no ja to biorę z podsumowaniem ręki, tak, nie będę narzekał jak wyszedłem na plus. No ale zobaczmy kolejne otwarcie. No ja tu dalej liczę na jakiegoś lepszego skina, bo tutaj no zobacz, no kurczę. Nie mogę nic takiego dostać, co by mnie satysfakcjonowało, co potencjalnie mogłoby też ciebie satysfakcjonować. Szukamy dalej, może Śnia Furios, może tutaj, no tutaj nie ma za dużo skinów. No ale jakby taki Asimov poleciał kałach, no to to byłby chyba spoko skin na jakiegoś giveawaya, co? No zobaczmy, co nam się uda tutaj zdobyć. Pierwsze otwarcie. Niestety nic, więc sprzedajemy, otworzymy jeszcze jeden raz tą skrzynkę. Muszę kontrolować balans, bo... Kurczę, tyle wygrałem na poprzednim filmie, więc dzisiaj tak zaszalałem, a tu wcale tak kolorowo nie jest. Okej, no i mamy tego Asimova Battleskirt, o którym mówiłem, jeszcze Kaimana, więc otwarcie naprawdę giga na plus. Ale, no tak jak obiecałem, tego kałaszka dla was wypłacam oczywiście na giveawaya. No albo nie wypłacę go, bo nie ma go na stanie, okej. Okay. Więc uznajmy, że po prostu go wypłacę, jak będzie na stanie, będziesz mógł sobie zobaczyć wokół na Steamie moim link oczywiście, bo pisze, że będzie na którego z was czekał. Więc jak chcesz wygrać tego kałacha Asimov, to co trzeba zrobić? Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapę w górę pod filmem, napisz komentarzyk jakiś, byle jaki, możesz napisać jak ci dzień mija, dajmy na to. Jak spędziłeś dzień, no to w sumie na jedno wychodzi chyba, nie? Dodatkowo oczywiście udostępnij film, sub dzwonem, to chyba powiedziałem, tak mi się wydaje. No i oczywiście użyj kodu Croxy na GeForce Skins, jak jesteś osobą pełnoletnią. Przypominam, że logujesz się z linku z opisu, wklejasz tutaj kod promocyjny i tutaj kodzik Croxy przez 2x wpisujesz. No i oczywiście na następnym filmie z GeForce Skinsa pojawi się jeszcze jakiś kolejny konkurs dla widza. No i co, skinek już dotarł, więc sobie oczywiście go akceptujemy, a ja serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. Ta skrzynka Croxy Asimov, tutaj same Asimovy, to jest fajna skrzynka, więc sobie ją otworzę z 5 razy. Zobaczymy, może w Asimov trafię. No teraz te albo Asimov, no są naprawdę w fajnej cenie, żeby je oczywiście wydropić. Próbujemy jeszcze raz z tą skrzynią Asimovki. No, znowu niestety nic. Próbujemy jeszcze raz, 280 zł. No ja liczę na coś ciut lepszego tutaj.
niż te P90. No póki co to się chyba nie doczekam. Jakiś kałaszek, jakaś emeczka, cokolwiek dla wuja. Dla wuja Kroko. No tutaj 5 petek, to już... Nie, to już chyba w ogóle odpuszczamy. No, no, no. To jest skrzynka. To jest skrzynka, która naprawdę mi się podoba, bo w tej skrzyni jest totalnie wszystko. Jest tam Dragon Lore, no, na którym jest low procent, ale jest. Ale mam kosę, na którą było 1%. Jak najbardziej spoko. Kolejny otwarać Lore Kroxy. Może kiedyś uda mi się aby Dragon Lore z tej skrzyni trafić. No ale póki co muszę się zadowolić M-kom. To chyba nawet nie Mecha Industries, tylko... Znaczy, Mecha Industries, miałem w głowie Prince Streama, sorry. A o to mi chodziło tak naprawdę. No ta Dragon Lore tutaj blisko była, bliziutko, no ale niestety nie. 1700 prawie że złotych jeszcze na moim koncie. Kroxy S. No. No nie wiem czy takie S. 25% na Safari Mesh. No spróbujemy sobie zakręcić raz. I mamy chyba profit. Tak mi się wydaje, muszę zerknąć. Ej, nie no, nie mamy profitu, gdzie? I to czemu ta skrzynka jest taka droga, ty? A spróbuję 3, na 3 mnie stać? Stać mnie, ty, to otworzę sobie takie 3 i zobaczymy, może coś drogiego trafi przez przypadek. Nessa Simów jest ten Lead Museo. No ale ty, no nie mam pomysłu czemu. Aha, bo jest ta Pantera, jest Redline taki drogi jest i Wulkan jeszcze. No dobra, to by wiele wyjaśniało chyba. Wrzucamy to co mamy. 1300 zł. Jest Flipknife, jakiś Dopplerek może? O Jezus, o Jezus, o Jezus, to nie, nie, nie. Dobra, wrzucamy jeszcze raz wszystko co mamy. No będzie lipa, będzie mi bardzo przykro jak stracimy wszystko. Jest Bajonet, czyli to będzie raczej profit, bo Bajonety są... No, no okej, okay, no 2000. 2000 zł to... No tragedii nie ma, tak? Tragedii nie ma, ale to nie jest kwota, która by mnie satysfakcjonowała. Więc sprzedajemy. I no ja tam widziałem taką jedną skrzynkę. Wpiszę sobie Kroxy 50. 50% Meduza, stary. Meduza 3000. Dobra, myślę, że to jest... A nie, czekaj, to jest... 18 tysięcy. Co ja zrobić chciałem? Dobra, to never mind. Musimy się zadowolić tą skrzynką i liczyć, że trafimy tutaj Shadow Dodgery. Ej, mamy to! I przeleciało, patrz! Dobra, tego się nie spodziewałem, że przeleci. Dobra, to mamy jeszcze 800. Już miałem kończyć, ale kurczę, no... się trochę zagalopowałem. 800, co my możemy na to... Co możemy tak naprawdę otworzyć? Może to? 3? 4 chyba nie styknie. 830 styknie, okej, okay, dobra. To otwieramy 4 naraz i zobaczymy co tym razem. Wylosujemy ciekawego. Nie ma nic dosłownie ciekawego, no chyba, że ten SSG coś... No, no nie. No nie. Po prostu nie. Kontrakty, dobra. I... 2000. Wrzucamy bajonecik. Dobra, chyba trzeba to po prostu przyjąć z pokorą. Dzięki serdecznie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie z GeForce Kings'a z następnym konkursem dla widza.